co to będzie zaraz? Gotowanie na ekranie. No, miałem nic nie robić dzisiaj, ale się jednak wzmogę. Ale zanim pokażę wam coś, bo się zrzeszyłem, na Facebookach mówiłem, ale się zrzeszyłem w norweskim PTT. O, i dostałem kluczyk. Kluczyk, który otwiera domki w górach. I mapę dostałem za gratista. Za gratis, ale 1400 trzeba było zapłacić za członkostwo roczne. Ale generalnie dwa wypady na chytę w trzy osoby, tak? No i ten cały, ta opłata roczna się zwraca, bo w pierwszym tygodniu czerwca jest zaplanowany trip dookoła Lysefjord, także jak się nie wysypie pogoda. Znaczy, no, żeby nie było tak, że będzie lało na przykład tydzień, wtedy chcę iść, bo wtedy nie idę, to sobie to przesunę. No to bez sensu. No, jak mnie gdzieś tam też złapie, to złapie trudno. Ale dobra, nie ma co pitolić. Dalej marynujemy kurczaka. No, żeż ty. To nie może zadziałać. I ręce za marek. Generalnie byłoby o wiele lepiej, gdybym to zamarynował już wczoraj, ale się nie udało. Kurczak dość takie spore. Znaczy spore, no w kostkę, nie jakaś taka drobniutka. I co tutaj mamy? 1,8 kg piersi z kurczaka. Ale to przepis kompletny. Jak ktoś będzie chciał zrobić sobie takie pyszności, to będzie w opisie filmu. No to kurczak podziabany. Teraz deska, won, nóż do mycia i działamy dalej. No to do zamarynowania trochę oleju, pieprz, co prawda tutaj miała być kawa, ale jest pieprz, garam masala, sól, sos Worcester, Worcester, różnie tam ludzie mówią, płatki chili, sojowy, z tym jeszcze nie jestem do końca pewien, to jest aromat wędzarniczy. Nie wiem, czy chcę wędzone, czy może tak raczej klasycznie, a to jeszcze zdecyduję pod koniec. Jeśli chodzi o przyprawy, to proporcji nie podam, bo nie znam. Ja to generalnie to tak na tak zwane oko. Płateczki, czyli bardzo fajna rzecz. No, ale kuknąć. Teraz oko zatrzeć na przykład albo inną śluzówkę.
dobrze wiemy, z lekcji chemii kapsaicyna idzie w tłuszczach. Ja jeszcze muszę ciągnąć. Dobra, myję ręce, sypię następne przyprawy i mieszam dalej. No to tak wyjdzie. Teraz sobie musi pobyć trochę sam ze sobą i w międzyczasie jeszcze sobie zamoczę teraz grzyby i będę kroił zieleninkę. Taki oto staw, takie grzyby. Dobra, są suszone. Myślę, że tyle starczy. I niech pracują. No to reszta. Marchew, czosnek, cebula. No, te są niewielkie, a ilość też spora. To jest jak najbardziej opcjonalne, znalazłem w szufladzie. To jest potrzebne. Mleko kokosowe. Koński ząb można wrzucić, że tak powiem. Imbir. I na połowę porcji, czyli na kilogram. Wchodzą 3 papryki, tam było praktycznie 2 kilo, to jest 400 gram, czyli 800 gram papryki. No to co? Trzeba kroić znów i obierać. Jest ukrojona w dość takie w sumie niemałe kubki, ale jak one pójdą w łoka i się odparują, to będą takie, no takie, żeby to było na zamian. Ma być wiadomo, co tam jest. No to cebulka ubrana, ale nie kroję jej na razie, to zrobię to na całym kątu. Teraz papryczka. To nie jest żaden tutorial, jak się gotuje albo jak się nie gotuje. Trzeba po prostu wydobyć z nich gniazda nasienne i pokroić w kosteczkę. Była odsiecz z pomocą. No to mamy gotowe. Poszło o wiele szybciej, że ona przyszła, pomogła. Papryka i marchew, cebula, czosnek i imbir. Tak nieobierany, bo imbir tylko ma oddać swój aromat i później wylatuje w kibel. Mięso zaraz wlatuje do łoka, grzybki już tutaj ten nabrały mocy, także spoko, grzejemy. Grzejemy łoka dość mocno i w pierwszej rundzie idzie mięso. Po smażeniu mięso będzie musiało sobie się stąd ewakuować. I będzie trzeba umyć łoka i później zrobimy warzywka.
No to chwila, moment, kurczak gotowy. Ale teraz będzie najważniejszy w tym programie. Nie dżemna, miałem mówić. Co znaczy miód? Leniwie spływa po kurczaku. Niedużo, ale troszkę tak, żeby on sobie spłynął właśnie i zrobił taką powłokę. Warstewkę. Będzie wystarczająco. No to kurczak przerzucony już do gara, odpoczywa z miedzikiem, a łok, teraz łok stygnie, troszkę wystygnie do mycia i jedziemy z zieleniną wszelaką. No to łok został ucywilizowany, więc teraz wjeżdża cebula i czosnek. Część cebuli wkrojone w pióra, część w kostkę. Ale to coś tutaj nie ma mocy. Mocy przybywaj. I czosneczek. I to po podsmażeniu wylatuje. Gdzieś do jakiegoś naczynia. No to tutaj ten temat będziemy już mieli opykany. Za chwilę to idzie do wyłowienia. Wjeżdżają papryki i marchew. Ale pachnie. O, dobra będzie. Dobra, bo jak to mówią, się nie naje, to się i nie naliże. No to wjeżdżają jedynie. No to grzyby mamy ogarnięte. Okej. Hajcujemy ponownie. Pełny ogień. No to siup. To sobie przełożyłem jeszcze tutaj do tej miski, gdzie było mięso, co by tutaj wydulić jeszcze. To co zostało z marynaty. Chyba już będzie tego duszenia, więc teraz trzeba redukować wodę.
zawartość kurki. No to. No, dostało temperatury, poszedłem na dół sobie w audiorumie zamknąć okno, a tu już jakby przygrzana płyta licznikowa. Nie wiem, wam się też kojarzy? Smak i zapach bambusa z bakielitem. Nie, jeść bakielitu nie jadłem, ale przy obróbce jest to właśnie dokładnie ten zapach. Według mnie. Imbir nieobrany, bo on za chwilę i tak wyleci. A ja bym sobie go obrał, to będę już tutaj na pewno tym nie znalazł. Tak oto nadjeżdża teraz mleko kokosowe. Ilości nie za dużo. Może tyle, niedużo. No to imbirek zdaje się mam odłowiony. Jeszcze tak szybki przegląd. Nie policzyłem sobie, ile tych było kawałeczków. Chociaż pewnie jakbym teraz sobie otworzył to, co jest nagrane, to bym znalazł, ale to może bez aż takiej celebracji. To wlatuje jeszcze koński ząb, zwany przez niektórych również kukurydzą. Cebulę i grzyby. To jest czosnek jemny, rzecz jasna. Cebulka. Ale pachnie, jakby pierogi były za rogiem. I kurczak. Dobra, to trzeba ładnie to wyciągać, bo tutaj cała masa smaku. Najmniejszy ogieniek jeszcze uprzykrowany na chwilkę. I już za chwilę dodamy smak przewodni, ale to jeszcze chwilkę. Chyba należy mi się próba organoleptyczna. Czekaj. Sol. Też z solą nie ma co przeginać, bo dosolić to sobie zawsze można. A biorąc pod uwagę, że to będzie mrożone, to na pewno trochę wody straci i żeby się nie zrobiła po prostu z tego wiliczka. Albo inne, to knabel. Dobra. No to pora na smak przewodni, wspomniany wcześniej. Teriyaki sos. No co, nie wchodzi. Wody ciepłej do butelki, żeby obmerdać.
Asystentka przyszła? Proszę powiedzieć, kiedy jak będzie gotowe. No, jakie głodomory wszystkie. Będzie zdecydowanie obiadu kolacja. Kolacja. No. Tak, tak, powiedz mi coś mądrego. Powiedz, powiedz. Co byś mi tu chciała mądrego takiego powiedzieć? Mało tego. Mam jeszcze kawałek, ale to nie za dużo też jest. No to już dodane. Jeszcze musiałem kawałek drugiego sosu dołożyć, ale to jest tuż. I teraz sobie to jeszcze podgrzać. Najlepiej by to było jeszcze jutro dopiero w sobie. Żeby się te smaki przeszły, ale tutaj już Saraceni, lokalne głodomory nie dadzą. Także zaraz makaronik. Ale by było. Nie, wróć. No, bym narobił, ale tymczasem udamy się do ogródka. I pobierzemy sobie kolendrę. Pomidorki rosną. Poziomki już wyliniały strasznie, tam sałata też już obgryziona. No, ale kolendrę zaraz pobieram. Ale pachnie. Ło. Fajne takie świeże ziółeczka. Ale niezły jest aromat. Normalnie jeden ten listek i już słychać, że coś się dzieje. Okay. Makaron typu udon. Tylko że niestety nie mogę tu nigdzie znaleźć, kurczę, grubego. I też szkoda, że on nie jest popakowany na takie porcje. No, ale no jest cienki. No i tak wejrzę. Nie wiem, czy to wygląda apetycznie, czy nie, ale na pewno będzie mega smaczne. Git. Jak się podobało, to... I tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się.